Cześć, ja jestem Blanka i dzisiaj przychodzę do Was z moją pielęgnacją włosów. Zacznę od tego, jaki rodzaj włosów mam ja. Ja mam. Więc moje włosy są dość długie, raczej cienkie, z tendencjami do przetłuszczania się, ponieważ mam tłustą skórę, no to za czym idzie, mam też tłusty skalp, czyli tłustą skórę głowy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Naturalny mój kolor to taki mysi polski blond, czyli no troszeczkę utleniam te włosy. Co prawda moje włosy są bardzo proste i łatwe do utleniania, ponieważ tak naprawdę 10 minut farbą, taką delikatną farbą do rozjaśniania i już mamy taki efekt. Dlatego muszę powiedzieć, że nie są tak zniszczone, jak mogłyby być zniszczone włosy farbowane na blond, ale z włosów ciemnych, więc ja nie mam jakichś tam strasznych problemów z pielęgnacją moich włosów, ponieważ też za dużo nie ingeruję w ich kolor i strukturę, ale to co robię, chętnie Wam powiem, może moje rady i moje sposoby przydadzą się również Wam. No i zaczynajmy. A zacznę od tego, że dla mnie najważniejszą rzeczą, podstawą pielęgnacji ogólnie o swoje włosy, skórę, paznokcie i ogólnie o całe moje ciało jest sposób odżywiania się. Ja od około już 7 lat jestem wegetarianką, bardzo chwalę sobie ten sposób odżywiania się i muszę Wam powiedzieć, że to bardzo ładnie odbija się na moich włosach, skórze i ogólnie całym moim organizmie. Mam bardzo dużo energii, jestem, wydaje mi się, szczęśliwsza, czyli cała ta duńska depresja, która wszystkich ogarnia, mnie na szczęście ominęła i widzę, że właśnie dzięki sposobowi odżywiania się czuję, że jestem naprawdę dużo, dużo szczęśliwsza. Taką zauważyłam zależność. Nie wiem, czy to jest bezpośrednia przyczyna tego, ale myślę, że również wchodzi w skład, bo przecież jeżeli się dobrze odżywiasz, no to lepiej się czujesz. No i myślę, że to jest podstawa właśnie mojej pielęgnacji o urodę, czyli właśnie odżywianie się. Czuję, że zbliża się albo taka pora jesienno-zimowa, no i jednak w tej naszej diecie pojawia się coraz mniej świeżych warzyw i owoców, to lubię wprowadzać delikatną suplementację diety i właśnie Wam pokażę. Ja tutaj mam z firmy Radical, chociaż to jest firma Farmona. Nie. To jest firma Farmona, tabletki z serii Radical i to jest skrzyp polny i witaminy. Preparat wzmacniający włosy, skórę i paznokcie. To jest bardzo fajny suplement, ponieważ łykasz tylko jedną tabletkę dziennie. Nie powiem, że zauważyłam jakąś ogromną różnicę w wyglądzie moich włosów, bo to jest jednak długotrwały proces. Nie można powiedzieć, że w ciągu miesiąca czy dwóch będzie od razu widać efekt. Ale naprawdę muszę powiedzieć, że po skórze, jednak skórę mam dużo lepszą. No na włosy na pewno będę musiała troszeczkę poczekać, ale tak jak mówię, ja wprowadziłam ten suplement do swojej diety i rutyny i bardzo sobie go chwalę. Następnie, pozostając w temacie firmy Farmona, mam tutaj odżywkę, również z firmy Radical, nazywa się to kuracja SOS do włosów suchych i łamliwych, regeneruje i wzmacnia włosy. To jest taka odżywka, którą zostawia się na minutę na mokre włosy, no ja oczywiście pod prysznicem to robię i po tej minucie się ją spłukuje dużą ilością wody i ona pozostawia włosy takie miękkie, nawilżone, odżywione, bardzo fajna odżywka za... nie wiem, 4,99, naprawdę. No, oczywiście to jest mała tubka, bo to jest 50 ml, ale jej się używa naprawdę kropelka, to jest jak wielkość fasolki, taka wielkość, więc jest bardzo wydajna, bardzo fajna, polecam w 100%. Ja z tej serii miałam jeszcze taką mgiełkę dwuwarstwową, na górze była oliwa i na dole jakiś tam płyn, właśnie też z tej żółtej serii do włosów łamliwych i też sobie ją bardzo chwaliłam, no ale teraz już ją całą wykorzystałam, a że mieszkam w Danii, no to ciężko mi jest zdobyć, przepraszam, produkty z Farmony. Chociaż ostatnio zrobiłam ogromne zamówienie w Farmonie, ponieważ mieli bardzo fajne promocje, również bardzo korzystną cenę mieli za przesyłkę tutaj do Danii i może niedługo nawet pojawi się cały filmik tylko i wyłącznie z produktami Farmony, więc bądźcie czujni. Co jeszcze muszę Wam powiedzieć o mojej pielęgnacji włosów? Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby nie czesać włosów, gdy są mokre. Ja zawsze czekam, aż włosy mi wyschną. No nie używam w zasadzie w ogóle suszarki do włosów. Pozwalam moim włosom schnąć naturalnie, po prostu pod wpływem powietrza atmosferycznego. Włosy myję zazwyczaj
wieczorem, po południu, pozwalam im wyschnąć, albo rano, w momencie, kiedy nie wychodzę nigdzie wcześniej, na przykład jeżeli jest weekend, no to wtedy one sobie spokojnie mogą wyschnąć, ale tak jak mówię, czeszę je, czy tam rozczesuję dopiero w momencie, kiedy są suche. Przy stosowaniu takiej metody zauważyłam, że włosy mi się tak nie łamią, bo jednak jeżeli czeszemy mokre włosy, no to je podrażniamy, ciągniemy, nawet jeżeli staramy się czesać, rozczesywać je od dołu, co zawsze zresztą robię, że najpierw rozczesuję końcówki, a dopiero potem przechodzę coraz wyżej, to jednak przy mokrych włosach zauważyłam, że więcej się tych włosów wyrywa, więcej tych włosów jest na szczotce, niż jak robię to właśnie po wyschnięciu włosów. Ważna rzecz to również zainwestowanie w dobrą szczotkę. Wszyscy mówią o szczotkach Tangle Teaser i ja Wam również te szczotki polecam. One wygrały jakąś tam nagrodę za innowację roku 2002. Ja dokładnie nie pamiętam, jaka to była nagroda, jaki plebiscyt, ale polecam Wam te szczotki, ponieważ one są bardzo delikatne, zwłaszcza właśnie dla włosów długich. Bardzo fajnie się sprawdzają i są w różnych wersjach, jakieś tam do podróżowania, czyli mniejsze opcje, albo większe, właśnie takie do trzymania w domu. Dla mnie ważne jest to, żeby nie mieć włosów zbyt często. Kiedyś, jak miałam włosy jeszcze ciemne, bo kiedyś miałam właśnie ciemne włosy, to myłam je codziennie. To był okres liceum, myślę, i wtedy myłam włosy codziennie i zauważyłam, że to nie było dobre dla moich włosów, były przesuszone, raczej łamliwe. Teraz staram się myć włosy dwa razy w tygodniu, zależy jeszcze jakie mam wydarzenia w czasie nadchodzącego tygodnia. Jeżeli nie mam nic specjalnego, to właśnie staram się myć włosy raz w tygodniu, używam właśnie wtedy, żeby mieć ładne, świeże włosy, suchych szamponów, ale również upinam włosy w kucyka, w jakiegoś koka czy w warkocza. Czyli najczęściej wygląda to w ten sposób, że pierwsze dwa dni mam albo rozpuszczone włosy, albo od razu już w kucyku. I wtedy staram się właśnie przetrzymywać, przeciągać ten czas, kiedy myję włosy, ponieważ jednak mycie codzienne lub zbyt częste nie jest dobre dla Waszych włosów. I ja właśnie w ten sposób staram się o nie dbać, że jednak staram się niezbyt często je myć. Ale jeżeli już myję włosy, no to wtedy używam takich, no powiedzmy, specjalistycznych produktów przeznaczonych dla włosów właśnie blond, dla włosów utlenianych. I co to jest? To są dwa produkty, to jest szampon i odżywka, które zostały kupione w Rossmanie. Firma nazywa się John Frieda albo Frieda, nie wiem, Sheer Blonde. I to są dwa produkty dla włosów blond. One są oba, te produkty, w kolorze fioletowym, bo jak zresztą sami wiecie, albo zaraz się dowiecie, kolor fioletowy niweluje odcienie żółte. Ja, jak każda blondynka, borykam się z problemem, że włosy utleniane po jakimś czasie zaczynają robić się żółte lub pomarańczowe. I właśnie by tego uniknąć, używam szamponów i odżywek, które mają w sobie pigment fioletowy, który wypłukuje odcienie żółte i przez to moje włosy mają chłodny odcień, a nie ciepły. Przez to wyglądają bardziej naturalnie, a nie tak troszeczkę jak spalone na solarium Barbie. Bo takiego efektu oczywiście staram się za wszelką cenę uniknąć. I co jeszcze muszę Wam powiedzieć? Ta cecha właśnie, że żółty niweluje fioletowy i na odwrót, jest bardzo fajna również przy zastosowaniu korektorów różnego rodzaju, chociażby pod oczy, bo często zdarza się, że mamy jednak fioletowe lub niebieskawe okolice przy oczach lub pod oczami i wtedy właśnie polecam Wam używanie żółtych korektorów albo z odcieniami właśnie żółtego. To jest taki dobry trik i sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Tych szamponów z odcieniem fioletowego używam raz w tygodniu. Moje drugie mycie włosów w tygodniu najczęściej odbywa się przy użyciu jakiegoś tam zwykłego szamponu. Teraz mam chyba garnier z masłem She i odżywkę. Tutaj akurat mam odżywkę z Altery, która już Wam mówię. To jest odżywka nawilżająca, granat i aloes, włosy suche i zniszczone, bogata i świeża pielęgnacja. Ja bardzo lubię produkty z Altery, bo to są właśnie produkty wegańskie. Polecam Wam je w 100%, są naturalne, z ekologicznych składników, cena jest genialna, możecie kupić te produkty w Rossmanie. Ja niestety nie mam Danii Rossmana, nad czym ogromnie ubolewam, ale jak tylko jestem w Polsce albo ktoś z moich znajomych jedzie do Polski, to zawsze proszę ich o produkty Altery. I muszę się chyba wybrać do Niemiec, bo mam bliżej do Niemiec niż do Polski i sobie zrobić taki mały zapasik. Polecam Wam tą odżywkę w 100%, zwłaszcza właśnie dla włosów suchych i łamliwych. Ostatnim produktem, który chciałabym Wam zaprezentować,
jest The Body Shop olej do ciała i włosów z olejkiem arganowym, chociaż w zasadzie to jest czysty olejek arganowy. Ja o tym produkcie mówiłam już w moim haulu ostatnim, zakupowym i powiem Wam, że ten produkt jest genialny, bardzo fajnie nawilża moje włosy. Ja go stosuję jeszcze na mokre włosy, spryskuję na dłonie, rozprowadzam i wtedy gniatam delikatnie we włosy, tylko jak już powiedziałam w tym haulu, powiem również teraz, pamiętajcie, żeby używać tego olejku mniej niż myślicie, że potrzebujecie, bo on ma taką formę mgiełki i wydaje mi się przynajmniej zawsze tak wydaje, że o, tylko troszeczkę go wzięłam, to tam te 2-3 pompki zawsze nakładałam, no i się okazało, że włosy były jednak przeciążone, więc pamiętajcie, świetny produkt, ale używajcie mniej niż się Wam wydaje, że potrzebujecie, no przez co muszę powiedzieć, produkt jest niesamowicie wydajny. I to by było wszystko w filmiku o mojej pielęgnacji włosów. Nie ma tego za wiele, ponieważ ja zawsze staram się pielęgnację utrzymywać naprawdę bardzo prostą, bo nie mam też czasu na jakieś maseczki, nie wiadomo co, bo jestem bardzo zagoniona, mam pracę na pełen etat, mam też różne projekty inne, więc też nie chcę spędzać w tej łazience nie wiadomo ile czasu i nakładać na włosy produktów miliony. Więc tak jak powiedziałam, prosta pielęgnacja u mnie się naprawdę sprawdza, więc jeżeli macie włosy podobne do moich, blond, cienkie, przetłuszczające się, spróbujcie naprawdę tych produktów, tych sztuczek, które ja stosuję, bo mogą dla Was również służyć. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, proszę o kciuki w górę, zapraszam do subskrypcji, pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!